Hejka, dzień dobry, witam Was z powrotem na moim kanale, z tej strony Patrycja. Jak widać, dzisiaj w nieco innej formie, ponieważ będę robiła Q&A. Dawno tego nie robiłam, a w moim życiu zaszło kilka zmian. Także podzielę się z Wami takim moim live update. Klasycznie pytanka mogliście zadawać na moim Instagramie, na którego serdecznie Was zapraszam. Dzieje się tam naprawdę dużo fajnych rzeczy. Aktualnie trwa wyzwanie na październik. Wstawiam różne przepisy i plansze i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie chcę, żeby ten film był za długi, także nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcję, żeby być ze mną na bieżąco. A ja przechodzę już do pytanek. Q&A podzielę na trzy kategorie, a mianowicie na studia, recovery i life update, więc będziecie mogli przeskakiwać do kategorii, która Was interesuje, ale jak zawsze polecam obejrzeć całość, będzie mi bardzo miło. I zaczniemy sobie od takiej najnowszej i najświeższej rzeczy, czyli studia. Ja zaczęłam w tym roku nowe studia, bo z poprzednich zrezygnowałam, byłam na zarządzaniu w USAB w Gdyni, a aktualnie studiuję dietetykę na AWF-ie w Gdańsku, także jest to dla mnie wielka różnica. I widziałam kilka fajnych pytanek, także zaczniemy sobie od tego, jak tam jest na studiach, czy to jest ten kierunek, który chciałam studiować. Powiem Wam, że studiuję dopiero półtorej tygodnia, bo nagrywam to w środę i nie miałam jeszcze aż tak dużo zajęć, bo w zeszłym tygodniu większość dni to były takie dni inauguracyjne, jakieś organizacyjne, gdzie nie miałam zajęć, także nie miałam z nimi do czynienia, więc nie wiem jeszcze, co o nich myśleć. Przedmioty są według mnie troszkę trudne. Chodzi mi tutaj o anatomię, fizjologię, genetykę, takich rzeczy, których nie miałam w liceum, ponieważ byłam na profilu mat, geo, ang, więc nie miałam rozszerzonej biologii i chemii i mam teraz z tym lekki problem, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiona, bo byłam świadoma tego, że idąc na kierunek dietetyczny, biologiczny, będę miała do czynienia właśnie z anatomią i takimi przedmiotami chemicznymi, biologicznymi. Ja maturę rozszerzoną pisałam z geografii i z angielskiego, a na studia potrzebowałam tylko matur podstawowych i jednego bodajże wybranego rozszerzenia i u mnie to padło na angielski, bo po prostu najwięcej punktów mi się tam uzbierało, ale powiem Wam, że pomimo tego, że mam bardzo napięty grafik, codziennie mam zajęcia, niestety od środy do piątku mam online, więc nie do końca mogę poznać ludzi i nie jestem szczęśliwa z tego powodu, że siedzę w domu, nic z tym nie mogę zrobić. Mam tylko nadzieję, że od przyszłego semestru wróci nauczanie stacjonarne, ale jeżeli chodzi o atmosferę, o ludzi, to jest o wiele inaczej niż na poprzednich studiach. Co prawda uczy się dopiero półtorej tygodnia, ale myślę, że to jest to. Wiem, że to mnie interesuje, wiem, że chcę się edukować w tym temacie, bo nawet jeżeli nie będę chciała wykorzystać tej wiedzy w przyszłości w moim zawodzie, to na pewno ta wiedza przyda mi się ogólnie w życiu, bo dietetyka w sporcie to jest dla mnie taki uniwersalny kierunek, szczególnie, że ja od kiedy pamiętam interesuję się takim zdrowszym stylem życia, sport jest ze mną od dzieciństwa i wiem, że wykorzystam tą wiedzę w codziennym życiu i też dzieląc się z Wami w internecie przepisami. Warto jest mieć też taką wiedzę książkową, bym powiedziała, więc na ten moment jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy będzie bliżej sesji, ale mam jeszcze motywację, żeby uczyć się na bieżąco, robić ładne notatki, nagrywać dla study vlogi. To mnie tak nakręca i staram się romantyzować ten cały proces, ale na ten moment jestem naprawdę zadowolona. Trochę pytanie bardziej takie o życiu studenckim, czy nie czuję presji, żeby się wyprowadzić, bo jeżeli nie wiecie, ja mieszkam z rodzicami i nie planuję na razie przeprowadzki, na razie zostaję w domu rodzinnym. Czy czuję się z tym źle, czy czuję jakąś presję? Wiadomo, kiedy wrzucam jakiegoś TikToka, gdzie gotuję i pokazuję, że moi rodzice kupują mi jakieś zakupy spożywcze, to pojawiają się komentarze typu, że powinnam mieszkać sama i wtedy zobaczyłabym, jak wygląda prawdziwe studenckie życie, ale ja jestem zdania, że póki mam jeszcze możliwość mieszkania z rodzicami, szczególnie, że mieszkam w dobrej lokalizacji, studiuję w Gdańsku, gdzie dojazd na uczelnię zajmuje mi jakieś 15 minut, to aktualnie, patrząc na ceny mieszkań, nie ma sensu, żebym ja się wyprowadzała. Mam dopiero 20 lat, więc będę miała czas na to, żeby się przeprowadzić, pójść do pracy i zobaczyć, jak wygląda takie prawdziwe życie, gdzie samemu za siebie odpowiadasz, ale nigdzie mi się nie spieszy i doceniam to, że mogę mieszkać z rodzicami, więc jeżeli jesteście w moim wieku i mieszkacie z rodzicami i czujecie jakąś presję, że powinniście mieszkać sami, że powinniście się wyprowadzić, to według mnie nie ma nic w tym złego, to jest w zupełności normalne i jesteśmy młodzi i jeszcze będziemy mieli czas, żeby się przeprowadzić, a póki macie taką możliwość, żeby mieszkać z rodzicami, jeszcze jeżeli macie swój pokój i dobrą relację z rodzicami, to naprawdę nie ma się co spieszyć. Jeżeli przyjdzie taka okazja, poznam kogoś, będę chciała się wyprowadzić do innego miasta, no to jasne, bardzo chętnie się wyprowadzę, ale na ten moment nie czuję takiej potrzeby. Czy w liceum wiedziałam, na jakich chcę iść studia i jak wyglądała tam moja nauka? To jest bardzo fajne pytanie, ponieważ do dzisiaj ja na przykład nie wiem, co chciałabym robić w moim życiu, więc tym bardziej nie wiedziałam tego idąc do liceum. Ja mój profil, czyli matematyczno-geograficzno-angielski, wybrałam z tego powodu, że nie chciałam rozszerzać historii, fizyki i chemii, więc tak sobie wyrzuciłam te przedmioty i jedyny profil, który mi został, to matgeo. Czy wiedziałam, na jakich chcę iść studia? Nie miałam pojęcia, szczególnie, że pół roku temu zrezygnowałam z moich pierwszych studiów, więc ja nawet na ten moment nie mam pojęcia, co chcę robić w życiu. Dlatego bardziej stawiam na rozwój i edukowanie się w tych rzeczach, które mnie aktualnie interesują. Typu właśnie dietetyka, tutaj nagrywam na YouTubie. Chciałabym też robić jakieś kursy albo zapisać się na jakieś zajęcia sportowe, żeby poznawać siebie, próbować nowych rzeczy i wiem, że z czasem dowiem się, co chcę robić w życiu. W dzisiejszych czasach mamy tyle możliwości na rozwój, że liceum czy kierunek na studiach nie definiuje tego, co będziemy robić w przyszłości, więc w liceum, jak i na studiach, nie jestem pewna, co bym chciała robić w przyszłości, nie wiem, jaki zawód
chciałabym wybrać i nie to zwolniłam, przestałam czuć na sobie taką presję, że powinnam wiedzieć, co mam robić w życiu, bo przez długi czas miałam straszne wyrzuty sumienia, że wszyscy wiedzą wokół, co chcą robić w życiu, a ja nie wiem, czułam się przytłoczona, nie miałam humoru, a kiedy zmieniłam nieco podejście i uznałam, że halo, halo, jestem młoda, mam jeszcze sporo czasu, nigdzie nie powinnam się spieszyć i póki mogę, rozwijam swoje zainteresowania i po jakimś czasie, jeżeli faktycznie będę cały czas się rozwijać, to samo mi się to nasunie i nawet nie zauważę, kiedy dowiem się, co będę chciała robić w życiu. A jeżeli chodzi o moją naukę w liceum, to ja w trzeciej klasie liceum zaczęłam nagrywać na YouTubie, także jeżeli cofniecie się trochę na moim kanale, to znajdziecie filmiki odnośnie mojej nauki do matury. Ja przez większość liceum byłam w pandemii, więc siedziałam w domu, więc też nie uczyłam się jakoś specjalnie dużo, bo wszystko to było takie nowe i nieznane, ale w moich filmikach na pewno znajdziecie moje sposoby na naukę w liceum, jak i na studiach, jak wyglądały zajęcia na basenie. Jeżeli nie wiecie, na moim kierunku dietetyka w sporcie mam do zaliczenia kilka zajęć sportowych i jest to taniec lodowy i pływanie. W kolejnych semestrach będzie gimnastyka sportowa bodajże, ale w tym semestrze mam właśnie pływanie i taniec i w poniedziałek miałam pierwsze zajęcia zarówno z tańca lodowego, jak i z pływania i powiem wam, że nie mogłam przestać się uśmiechać na tańcu lodowym. To jest tak śmieszne doświadczenie, szczególnie jeżeli jeszcze się nie znamy na tych studiach. Nagle pani nam się każe dobrać w pary, tańczyć jakąś polkę. Według mnie jest to świetna forma integracji i naprawdę bardzo dobrze się bawiłam. A o pływaniu nie mam za dużo do powiedzenia, ponieważ jest to tylko 45 minut, są dosyć spore grupy, więc na tych torach jest nas trochę i poziom jest bardzo różnorodny, ale w miarę mi się podobało i potrzebowałam jakiejś takiej nowej aktywności fizycznej, więc podsumowując, całkiem śmieszna sprawa. I już ostatnie pytanie odnośnie studiów. Czy myślisz, że warto iść na studia, jeżeli kompletnie nie wiem, co chcę robić w życiu? I tutaj wszystko zależy od ciebie. Jeżeli faktycznie nie masz pojęcia, co chcesz robić w życiu, a z twoich zainteresowań nie ma nic ciekawego na studiach, no to dla mnie nie ma co robić nic na siłę, bo sama byłam w tym miejscu, że studiowałam na siłę coś, co mnie w ogóle nie interesuje. Bardzo się męczyłam i moje samopoczucie było w gorszym stanie, ale jeżeli przeglądając jakieś oferty rekrutacyjne, znajdziesz kierunek, który chociaż cię troszkę interesuje, niekoniecznie od razu okej, to będę robić w życiu, tylko sam fakt, że chciałabyś się dowiedzieć o tym kierunku więcej, to może warto jest spróbować. Studia nie są obowiązkowe, więc idziecie na nie z własnej woli. W każdej chwili możecie zrezygnować, także nie ma nic do stracenia i według mnie warto jest iść na studia, jeżeli nie wiecie, co chcecie robić w życiu, ale pamiętajcie, że jest dużo innych możliwości niż pójście na studia. Też można iść do pracy, robić kursy i rozwijać się w jakiś inny sposób, także to zależy od ciebie. Nie ma co robić nic na siłę, ale według mnie warto iść na studia, bo to jest fajne doświadczenie, zawsze jakieś nowe znajomości, poszerzysz swoją wiedzę w jakimś kierunku, ale powinieneś iść za głosem serca. Przechodzimy do kolejnej kategorii, o którą było najwięcej pytań. Wyjdę trochę spoza mojej strefy komfortu, ponieważ będę mówiła o moim recovery. Szybki taki update, od czerwca jestem na takim all-in, gdzie uczę się jeść intuicyjnie, jem to, na co mam ochotę. Zrezygnowałam z aktywności fizycznej, nie licząc jogi, rozciągania i zajęć na studiach. I jakoś tak w wakacje za dużo o tym nie nagrywałam, bo nie chciałam robić nic na siłę, nie chciałam na siebie wybierać żadnej presji, że okej, teraz jestem na recovery, teraz muszę robić o tym content. W większości moich dni wam nie pokazuję. Nie chcę pokazywać też całym w ciągu dnia, bo nie chcę, żeby ktoś się do mnie porównywał, więc pokazuję wam tylko takie moje przepisy, ale uwierzcie mi, jem o wiele, wiele więcej niż to, co pokazuję w filmikach. Większość pytań wyglądało, jak wygląda sytuacja z recovery i jedzeniem intuicyjnym. Wiadomo, nie zawsze jest idealnie. Często zdarzyły mi się jakieś kryzysy, ale moją motywacją do wejścia w takie świadome recovery były studia, bo wiedziałam, że będę miała tych zajęć więcej, dojdą też zajęcia sportowe i wiedziałam, że będą takie dni, gdzie będę siedziała od 9 do 20 na uczelni, więc potrzebuję na to siły. Przestałam siebie oszukiwać. Wiadomo, były jakieś takie gorsze dni, ale to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć i żałuję, że zrobiłam to tak późno, ale czasu nie zmienię, czasu nie cofnę. Wiem, ile błędów popełniłam. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to być z wami szczera, być ze sobą szczera i robić wszystko w zgodzie sama ze sobą. I tu pojawia się pierwsze takie bardziej szczegółowe pytanie, jak się przełamać i przejść na recovery? To jest pytanie, na które każdy zna odpowiedź, ale ciężko się do tego zabrać, ponieważ nigdy nie będzie odpowiedniego momentu, żeby się przełamać i wejść w to recovery. Ja tak miałam, odstawiałam ten moment na później, zawsze sobie mówiłam, okej, od jutra jem normalnie, więc u mnie to był impuls, bardzo negatywna sytuacja, o której nie chcę mówić, ale to przyszło od tak, z dnia na dzień uznałam, dobra Patrycja, bierzesz się w garść i teraz przestajesz się oszukiwać, przestajesz w ogóle cokolwiek mówić o recovery. Potrzebowałam chwili dla siebie, zapisałam się też do dietetyka, ponieważ potrzebowałam osoby, która przejmie nade mną tą kontrolę i dzięki temu mam osobę, która w pewien sposób mnie kontroluje, pilnuje, więc nie można czekać, żeby się przełamać i wejść w to recovery. Jeżeli faktycznie chcecie wyzdrowieć, to musicie zacząć działać tu i teraz i nie czekać na żaden odpowiedni moment. Po prostu musicie sobie obiecać, od teraz jem, wracam do zdrowia i chcę wyzdrowieć. To jest bardzo ważne, że wy musicie chcieć wyzdrowieć, musicie walczyć ze swoimi myślami i wiem, jakie to może być ciężkie. Teraz sama mówię z taką lekkością o tym, ale dla mnie to był naprawdę trudny okres i czerwiec należał do najgorszych miesiąców mojego życia. Przysięgam. Ale była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć i dawno nie czułam się tak wolna. Wiadomo, mój sposób odżywiania teraz wygląda nieco inaczej niż za
zazwyczaj wyglądał. Jem o wiele więcej i tak zdarzają mi się napady głodu, mam extreme hunger. Nigdzie o tym nie mówiłam, bo jest to dla mnie ciężkie i po prostu te epizody wolę zatrzymać dla siebie, więc nie ma takiego sposobu, jak się przełamać. Po prostu trzeba zacząć działać. Kolejne pytanie, czy liczę kalorie? Nie, totalnie wyłączyłam mój kalkulator w głowie. Zajęło mi to trochę czasu, ale teraz wiadomo, nie przejdzie mi to od tak. Nie wyłączę w 100% tego kalkulatora w głowie, ale jak mówiłam, dążę do jedzenia intuicyjnego i nie chcę wracać do liczenia kalorii, bo niestety miało to na mnie negatywny wpływ. Dlatego nie liczę i czuję się z tym o wiele lepiej. Czuję się taka wolna. Zobaczyłam, ile czasu marnowałam wpisując te wszystkie produkty do aplikacji, a teraz po prostu jem to, po czym czuję się dobrze. Oczywiście nie jem cały czas słodyczy, jakichś lodów, croissantów. Pozwalam sobie na takie rzeczy, bo wiem, że odmawiałam sobie tego tyle czasu i straciłam przez to dużo przyjaciół. Bardzo dużo odmawiałam takich spotkań i dzięki temu te wakacje należały do jedne z lepszych, ponieważ dużo podróżowałam i nie myślałam aż tak o jedzeniu, o tym, na co mogę sobie pozwolić, a na co nie. Po prostu korzystałam z życia i żyłam teraźniejszością. Czy mam wyrzuty sumienia? Oczywiście nie jest idealnie. Mam wyrzuty sumienia, mam takie wieczory, gdzie potrzebuję usiąść sama ze sobą, trochę popłakać, wyleć gdzieś te emocje na kartkę, na cokolwiek. Rozmawiam dużo z przyjaciółmi, z rodziną, bo bycie w all-in recovery nie zawsze jest idealnie. Bardzo ciężko mi się o tym mówi, ponieważ jem teraz to, na co miałam ochotę, kiedy nie pozwalałam sobie na to, więc odzywają się w głowie takie negatywne myśli, które mi mówią, że nie powinnam, że nie zasługuję na to, ale ja bardzo chcę wyzdrowieć i tęsknię za aktywnością fizyczną, bo tego mi brakuje po prostu na maksa. Chciałabym zacząć chodzić na siłownię, na jakieś zajęcia taneczne, a wiem, że teraz nie mogę na to sobie pozwolić, bo po prostu nie mam siły i nawet jeżeli mam taki gorszy czas, to wiem, że ten etap przejdzie, szczególnie, że jestem pod kontrolą dietetyka, który wie, co robi i wie, co jest dla mnie dobre. Właśnie kiedy mam takie wyrzuty sumienia, lubię zająć się czymś innym, przemyśleć kilka spraw, właśnie jak powiedziałam, pisać chwilę w pamiętniku, ale jem i wiem, że mój organizm teraz tego potrzebuje, bo jeżeli chcę wrócić do takiego ciągłego podróżowania, chodzenia na siłownię, na zajęcia, to muszę mieć na to siły i naprawdę jest to dla mnie ciężkie, więc mam wyrzuty sumienia, tak? Ale walczę z tymi myślami, chciałabym siebie zaakceptować i szczególnie, kiedy to ciało się zmienia, wiem, że to jest po prostu etap, który muszę przejść i jeszcze będę miała czas, żeby wrócić do aktywności fizycznej i po prostu chcę wyglądać zdrowo, chcę być szczęśliwa i te myśli właśnie przezwyciężają wyrzuty sumienia. Bardzo ciężki temat i myślę, że na tym zakończę pogadankę o recovery, bo chcę, żebyście wiedzieli, że faktycznie działam w tym kierunku i chciałabym w przyszłości pokazać, że da się z tego wyjść i może w przyszłości pomagać innym, bo wiem, jakie to jest ciężkie i według mnie powinno się o tym mówić głośniej. Także jeżeli borykacie się z tym i ciężko wam się przełamać, polecam poprosić o pomoc, jeżeli sobie z tym nie radzicie, ale nie pozwólcie, żeby ta choroba z wami wygrała, bo jesteście wartościowi, piękni i całe życie jest przed wami, także nie pozwólcie, żeby ta choroba was zabrała. Przepraszam, nie planowałam się wzruszyć, ale mam nadzieję, że dałam wam taki update. Potrzebowałam chwilę przerwy, w ogóle nie wiem, ile ten filmik będzie trwał, ale przejdziemy sobie teraz do takiej luźnej kategorii. To będą takie szybkie strzały, live update, tak żebyście poznali mnie lepiej i mam nadzieję, że ktoś jeszcze to ogląda. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, możecie skomentować tą emotką, będzie mi bardzo miło. I lecimy do pytań, czy jestem aktualnie szczęśliwa? W sumie powiedziałabym, że dawno nie byłam tak szczęśliwa. Wreszcie studiuję to, co mnie interesuje. Powoli wracam do zdrowia, poznaję nowych ludzi. Miałam cudowne wakacje, wyleciałam w miejsca, w które w ogóle nie planowałam i pomimo jakichś tam doków, załamań, czuję się całkiem dobrze i chyba dawno nie byłam tak szczęśliwa jak teraz. Jakoś tak wszystko się kręci, tutaj YouTube, tutaj studia. Staram się połączyć te dwie rzeczy. Wszystko dzieje się tak intensywnie, ale uwielbiam taki tryb życia i bardzo za tym tęskniłam. Także tak, jestem bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że wy też i możecie mi skomentować, co tam u was, jak wam mija żyćko, co tam w szkole, co tam na studiach, może ktoś pracuje. Jestem bardzo ciekawa, więc napiszcie w komentarzach. Jaką książkę Colleen Hoover polecam najbardziej? Dziękuję bardzo za to pytanie. Czekałam, aż ktoś mi to kiedyś zada. Dajcie mi chwilę. Colleen Hoover, chyba tak się wymawia jej imię i nazwisko. To jest moja ulubiona autorka i kocham wszystkie jej książki, ale jeżeli miałabym wybrać takie top, to przede wszystkim jest to November 9, It Ends With Us i w ogóle pod koniec października wychodzi It Starts With Us i już ją zamówiłam, więc czekam na premierę. Coraz większy mrok, ale ta książka jest według mnie dla starszych osób, bo jest naprawdę ciężka i kocham jeszcze trylogię Slumped, Nieprzekraczalna Granica i This Girl. A po więcej polecajek książkowych zapraszam na Instagrama w wyróżnionej relacji Books. Jaka jest twoja ulubiona kawiarnia w Trójmieście? Chciałabym nagrać taki film, ale nie wiem, w jakiej formie on miałby wyglądać, gdzie pokazuję wam moje ulubione miejscówki w Gdańsku, ale nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł, to możecie do mnie napisać. Moje ulubione kawiarnie w Trójmieście to przede wszystkim Drukarnia, Langfuch i chyba Hygge w Gdyni. Jak motywujesz się w gorsze dni do działania mimo wszystko? Jeżeli mam faktycznie gorsze dni, to nie zmuszam się do niczego, pozwalam sobie odpocząć, włączam sobie serial, rysuję, stawiam na takie self-care i jeżeli nie czuję takiej potrzeby, że muszę się uczyć, muszę pracować, to pozwalam sobie odpocząć. Tylko najważniejsze jest w tym, jeżeli mam jeden gorszy dzień, to następnego dnia robię jakieś małe rzeczy,
rzeczy, które zbliżają mnie do ogarnięcia swojego życia. Tak jakby, żeby nie wpaść w tą rutynę nic nie robienia, więc jeżeli mam jeden gorszy dzień, to już kolejne dni staram się mieć takie bardziej produktywne i bardzo mi tutaj pomagają to-do listy, planowanie i to nawet nie chodzi o motywację, tylko bardziej dyscyplinę, tak mi się wydaje. Ja uwielbiam taki tryb życia i rzadko się do czegoś zmuszam. Ja po prostu lubię to robić, ale jeżeli faktycznie zdarzy mi się gorszy dzień, no to pozwalam sobie odpocząć. Ważny jest balans. Film, serial, który ostatnio obejrzałam i polecam. No to proszę Państwa, serial, który aktualnie oglądam, to Chirurdzy. On ma 19 sezonów, ja jestem aktualnie na 6, więc jeszcze 13 przede mną. Obejrzałam też ostatnio Tego lata stałam się piękna. Jest to mega fajny, luźny serial, jeżeli nie macie co robić, albo właśnie potrzebujecie serialu do puszczenia w tle, to zdecydowanie go polecam, ja go oglądałam na CDA. A jeżeli chodzi o ostatni film, który obejrzałam, to chyba było Don't Worry Darling z Harrym Stylesem. Czy polecam? Nie wiem, nie mam pojęcia, co myśleć o tym filmie. Bardzo dziwnie się czułam na sali kinowej. Dlaczego postanowiłam zmienić i ogarnąć swoje życie? Nigdy chyba nie miałam takiego momentu w moim życiu, że miałam takie okej, biorę się w garść, zmieniam moje życie, wprowadzam nowe nawyki i w ogóle zostaję that girl, zielony smoothie, awokado. Nigdy takiego czegoś nie miałam. Ja od dzieciństwa trenowałam, więc moje życie było cały czas intensywne. W podstawówce i gimnazjum miałam po 6-7 treningów w tygodniu, więc pamiętam, jak mój tata mnie odbierał ze szkoły, jadłam obiad w samochodzie w takim stylu pionowym pojemniczku, jechałam na trening, wracałam z treningu, robiłam lekcje, uczyłam się i szłam spać. I tak wyglądał każdy mój dzień. Ja kochałam to robić, kochałam trenować i to mnie właśnie nauczyło dyscypliny i jestem za to bardzo wdzięczna moim rodzicom, że pozwolili mi mieć takie życie, pozwolili mi trenować i miałam taką okazję, bo w dzieciństwie właśnie złapałam takie zdrowe nawyki, jak planowanie, nauka na bieżąco, które utrzymuję do dzisiaj i są ze mną w codziennym życiu, więc nigdy nie miałam takiego momentu, że okej, tutaj zmieniam swoje życie, to jest ze mną od zawsze i to jest jedno z takich moich największych zainteresowań, jeżeli mogę to nazwać zainteresowaniami, ale równocześnie bardzo mi pomaga utrzymywanie balansu, czyli nie odmawiam sobie spotkań ze znajomymi, imprez, wyjazdów, koncertów, bo przez to, że pozwalam sobie na takie przyjemności, nie zmuszam się do takich produktywnych rzeczy i ja lubię swoją rutynę, więc kiedy jadę na jakiś wyjazd albo na jakiś koncert i wracam do moich codziennych nawyków, to jestem przeszczęśliwa i ważne jest to, żebyście dostosowali swój styl życia pod siebie, pod to, co wy lubicie robić, bo jeżeli będziecie się do tego zmuszać, no to nie ma szans, żeby utrzymała się to z wami przez jakiś dłuższy czas. Więc jeżeli chcecie zmienić swoje życie, to róbcie to małymi kroczkami, próbujcie nowych rzeczy i nie martwcie się, jeżeli coś wam nie będzie się podobać, no bo każdy z nas jest inny i każdemu sprawdza się coś innego. Tak się rozgadałam, mam nadzieję naprawdę, że ten filmik nie będzie długi, ale starałam się mówić krótko i na temat. Także przechodzimy do ostatniego pytania, jakim jest twoje miejsce na ziemi to? Na to pytanie niestety nie znam odpowiedzi. Na ten moment najlepiej czułam się we Włoszech i w Londynie, ale jeszcze świat stoi przede mną otworem. Nie byłam w wielu miejscach, które są na mojej travel bucket list, jak nie wiem, Portugalia, oczywiście Stany Zjednoczone, Australia. Bardzo chciałabym też zwiedzić Hiszpanię, może tam mi się spodoba. Pokochałam też Danię i Kopenhagę, Amsterdam, Holandia. W każdym miejscu, gdzie byłam, zostawiłam jakąś cząstkę siebie i aktualnie nie mam pojęcia, gdzie jest moje miejsce na ziemi. Pewno nie widzę siebie w Polsce i bardzo chciałabym się przeprowadzić za granicę. To wiem i mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda. I takim pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że taki luźniejszy pogadankowy wam się podobał, ale jak mówiłam, niestety nie miałam możliwości nagrania jakiegoś vloga, bo bardzo dużo się dzieje aktualnie w moim życiu. Studia, YouTube, próbuję to jakoś pogodzić i na pewno będę starała się różnorodnie nagrywać te filmy, żeby każdy znalazł coś dla siebie i żeby nie było nudno na tym kanale. I co, dziękuję wam bardzo, że jesteście, dziękuję wam za to, że zadaliście tyle fajnych pytań. Niestety nie mogłam odpowiedzieć na wszystkie, no bo było ich tak mnóstwo i miałam wielki problem, żeby wybrać jakieś najlepsze, ale mam nadzieję, że odpowiedziałam na większość najczęściej zadawanych. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za oglądanie i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę. Zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka, link do wszystkiego znajdziecie w opisie. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, do następnego filmiku i cześć! Tak dużo mówiłam, że Nemo zasnął z nudów, ale mam nadzieję, że wy nie zasnęliście i jakoś mówiłam z sensem. Zobaczymy w montażu.